Grupy MTB w Krainie Lesowych Wąwozów oraz pieszo przez Krainę Lesowych Wąwozów zapraszają wszystkich chętnych do uczestnictwa w niezwykłym rajdzie pieszo-rowerowym. Wydarzenie będzie miało charakter charytatywny. Będzie to rajd zorganizowany dla naszego podopiecznego, już kolejny rajd, bo w zeszłym roku też się odbył, w tym roku po raz kolejny. Tym razem będzie to rowerowo-pieszy rajd. Rajd dla naszego podopiecznego Maćka Sulimy, chłopca 5-letniego, który po prostu jest dzieckiem mocno schorowanym, jest po operacji serca, po operacji miednicy, po rekonstrukcji lewego, prawego biodra. Rajd jest ogólnodostępny. Są wyznaczone trasy pieszo i rowerowe. Impreza jest otwarta dla każdego uczestnika. Trasa piesza 8 km, natomiast trasy rowerowe są dwie. Dla mocniej ambitniejszych rowerzystów będzie to typowo terenowa 24 km, natomiast taka luźniejsza 23 km teoretycznie dla każdego ścieżką rowerową do Kazimierza. Każdy uczestnik, który wniesie tam dobrowolną opłatę, już w zależności ile będzie po prostu mógł dać od siebie, otrzyma pamiątkę, dostęp do ciepłego posiłku, do poczęstunku, do kawy, do herbaty. Jeszcze brakuje nam około 9 tysięcy na pionizator odwodzący, który po prostu usprawni po prostu rehabilitację, no, przyniesie ulgę temu chłopcu. Tak? Chcę jeszcze zaznaczyć, że osoby, które wezmą udział w rajdzie pieszym, jak i rowerowym, spośród tych uczestników rozlosujemy po 3 osoby, które otrzymają również rzeczowe nagrody. Uczestnicy rajdu będą mieć do wyboru 3 trasy, 7-kilometrową trasę pieszą oraz 2 trasy rowerowe liczące ponad 20 km. Udział w rajdzie jest bezpłatny. Wydarzenie zaplanowano w niedzielę 21 kwietnia o godzinie 10. Start spod karczmy Parchatka. Portal lpu24.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia. Go GSM. Skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych. Naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM, ulica Generała Fieldorfa Nila 2, Galeria Nowa. Oraz Premium Mobile, Galeria Zielona, na parterze obok ruchomych schodów.